Masa, masa jakby yy, zalet, yy, wad, nie widzę na no tak, <grym> warto. A przychodzą później w garniturach? Okay, nie, no to już i... jest takie, trochę, trochę mem, nie. Ja jestem generalnie taką osobą, ja muszę uważać seriami, bo bardzo się, jak się wkręcę, to ja mogę się oderwać. Nie na przykład tutaj rano oglądam czy coś. I spóźniłem się na swoją studniówkę. Czytałem jakieś podręcznik na z prawa karnego i poświęciłem na niego totalnie, no więc cały tydzień. Przeczytałem ten podręcznik chyba trzeci raz, zacząłem w ogóle ogarniać yy, o, co się tam dzieje. No. Ten kurs to jest taki złoty środek, polegający na tym, że ktoś, jeżeli chce, mm, powiedzmy, osiągnąć sukces a jednocześnie mieć życie, to, to to jest generalnie dobra droga. Natomiast jadąc na finał tak naprawdę już mamy niemalże ten indeks no, w kieszeni, można powiedzieć. Cześć! Początek roku szkolnego 2023-2024 za nami, w związku z czym spotykamy się, żeby porozmawiać o przyszłej, nadchodzącej 26. edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie. Moim gościem jest Dawid, laureat drugiego miejsca tejże właśnie Olimpiady, a jednocześnie prowadzący indeksów w kieszeni. Cześć! Witam Was wszystkich. Słuchaj, zacznijmy może od podsumowania poprzedniej edycji. Czy było coś takiego, co zaskoczyło w tej Olimpiadzie, a przede wszystkim jak poszło Twoim podopiecznym? Poprzednia edycja była dla nas wyjątkowo owocna, to znaczy, zazwyczaj gdzieś tam te miejsca w finale są dosyć wysokie, natomiast w zeszłym, już zakończonym roku szkolnym, to w, w top, top 10 zdecydowana większość, większość uczniów, które, których przygotowywaliśmy, zajęła miejsca w top 10 w finale, więc poszło super, z czego między innymi to było pierwsze miejsce. Natomiast co do zaskoczeń, w przypadku tej olimpiady to zazwyczaj wygląda tak, że powiedzmy. Nie ma tutaj tematu zmiennego, więc jakby jest pewien stały blok po prostu tych wszystkich kluczowych dziedzin prawa, które są do olimpiady wymagane, natomiast można zaobserwować pewne tendencje, które się zmieniają na przyczynie ostatnich lat. co do jakby zagadnienia, o które najczęściej lubią pytać, no i na pewno z takich ogólnych wniosków można zauważyć na podstawie zeszłego roku, ale też ostatnich dwóch, trzech edycji, że gdzieś tam ten akcent jest szczególnie na te prawnicze zagadnienia kładziony mocniej, no co z perspektywy osób, które startują w tym olimpiadzie, myślę, że jest plusem, no bo myślę, że większość osób, które, które interesują się prawem, no to pewnie wolą się uczyć o takich właśnie typowo prawniczych zagadnieniach, więc na pewno, na pewno no tak bym tutaj priorytetyzował bardziej niż dotychczas na przykład takie dziedziny jak prawo karne prawo cywilne no bo to były do tej pory dziedziny, które bywały lub nie, teraz mm. na pewno tego widać było, ostatnio było po prostu więcej niż dotychczas, no i to już jest gdzieś tam jakiś taki powiedzmy pewien schemat ewentualnie. Jasne. Materiał sprawdzany na Olimpiadzie to jedno, ale z drugiej strony trudnością, która się pojawia to struktura Olimpiady, być może w nieco w nietypowy sposób stworzona względem pozostałych Olimpiad, jak to dokładnie wygląda w Olimpiadzie, wiedzy o prawie, jakie rodzaje etapów czekają olimpijczyków? Jasne, no rzeczywiście, na pewno pewnym, pewną różnicą jest to, że tutaj już od pierwszego etapu powiedzmy, opowiązują pewne te wszystkie najważniejsze dziedziny. To znaczy, nie ma tutaj czegoś takiego, że mamy temat zmienny. Po prostu jakby z jednej strony to jest plusem, że powiedzmy, co roku jest to samo. To znaczy, mamy pewną pulę zagadnień, pewną pulę dziedzin, które się pojawiają i co roku. To się pojawia tylko, tak jak mówię, czasem jest więcej prawa karnego, czasem mm. cywilnego, natomiast generalnie kręcimy się wokół tego samego. Natomiast tak, standardem jest to, że mamy tutaj trzy etapy, pierwszy, drugi, trzeci, tak jak powiedzmy, takim standardowej strukturze olimpiady. Natomiast jeżeli chodzi o to, terminy są dosyć przyjazne, to znaczy jakby z perspektywy osoby, która decyduje się na przygotowania na początku roku szkolnego czy na troszeczkę później, no to to jest na pewno plus, że w porównaniu do większości czy tam pewnej części olimpiad tutaj pierwszy etap jest dopiero pod koniec listopada. Znowu później kolejna sytuacja komfortowa jest taka, że drugi etap jest tak naprawdę po 3, mniej więcej 3,5 miesiąca od pierwszego, by do no na początku marca. No i finał, końcówka Zazwyczaj końcówka marca w tej edycji nadchodzącej, ile dobrze pamiętam, to jest początek kwietnia. Więc te terminy są dosyć przyjemne. Pod tym kątem, że mm, no, do pierwszego etapu jest tego czasu, trochę potem też. Przygotowania do drugiego etapu pozwalają dosyć sensownie to rozplanować, bo tego czasu jest sporo. No i do finału, hmm, finał to już tak naprawdę są takie bardziej przygotowania praktyczne od takiej strony. Finał jest coś ósmego, do czego zaraz przejdę. I tutaj tak naprawdę główną rolę odgrywa nie nawet nie tyle to, że trzeba coś nowego przerobić, co bardziej jakieś takie kwestie tej otoczki, powiedzmy, finałowej, czyli żeby się przygotować, dobrze też, jakby, że tak powiem, zaprezentować tą swoją wiedzę. Pierwszy etap odbywa się w tym roku, w tej nadchodzącej edycji to będzie 20 listopada. Zazwyczaj to jest tak plus, minus 20. Troszkę wcześniej, czy troszeczkę później. No i to jest część testowa. Do zdobycia 30 punktów. Akurat ta forma pierwszego etapu jest już od wielu wielu lat taka sama. 45 minut jest na to, i jeżeli akurat o to chodzi, to, to tutaj tego czasu jest sporo. Tutaj nie ma tego elementu gdzieś tam stresu, czy się ktoś wyrobi, czy nie. Pytania są różnego rodzaju, to są takie powiedzmy standardowe zazwyczaj, to znaczy pytania testowe, pytania prawda-fałsz, jakieś uzupełnianki, jakieś luki, jakieś tam czasem coś trzeba otwartego lekko wypisać, w jakieś kilka punktów ewentualnie. Natomiast z takich kwestii na pewno, które są już Gdzieś tam dla wprawionych tutaj uczestników tej olimpiady pewnym standardem i coś, co zazwyczaj też najbardziej powoduje jakiś stres u uczniów, no to na przykład to, że e, zawsze są takie zadania, gdzie trzeba jakieś łacińskie sentencje tłumaczyć. To na pewno będziemy też m, bardzo mocno to akcentuję na kursie, żeby na to zwracać uwagę. Czy na przykład jakieś pojęcie do definiowania to jest chyba takie najbardziej, powiedzmy, element otwarty pierwszego etapu, czyli że po prostu masz jakieś tam pojęcie i nap musisz napisać jego definicję. No to niby się wydaje proste, natomiast często trzeba to skonfrontować później z kluczem, gdzie dużo osób na że zbyt krótkie, no bo jak ktoś na przykład w dwóch, trzech słowach więcej jakiegoś pojęcia, trzeba trochę więcej, więc też na na te takie najbardziej otwarte formy, czyli gdzieś tam niosą ze sobą największe ryzyko stracenia punktów, potencjalnie to też mocno kładę na to nacisk. Formuła pierwszego etapu jest dosyć, dosyć przyjemna, bo mimo wszystko jest to jednak w znacznej większości część zamknięta ewentualnie coś do uzupełnienia czasem, coś do wypisania, ale znam, na większość są zadania zamknięte, także ten pierwszy etap to można powiedzieć takie jest wprowadzenie do tego, co nas czeka dalej, yy, więc, więc tutaj jakby formuła też jest dosyć stała, nie ma tu jakichś wielkich zaskoczeń, więc tutaj akurat myślę, że jeżeli ktoś jest solidnie przygotowany, no to myślę, że nie ma czego się obawiać. Jasne, dużo obawy z mojego punktu widzenia mogą generować te łacińskie sentencje. Czy to znaczy, że trzeba znać ten język? Czy nie, wystarczy, nie żeby... Kilku... Ja przez całe studia nie, nie miałem nic w ogóle styczności z językiem łacińskim, więc to w ogóle to jest też taki pewnego rodzaju mit. Myśl, Myślę, hmm. że łacina to jest coś, co jest na prawie. No może kiedyś, może dawniej tak było, teraz już jest kompletnie... To jest po prostu... Yy, powiedzmy, są to łaci, pewne łacińskie zwroty, które gdzieś tam tak czy tak przydają się Trzeba je prędzej później i tak jeżeli ktoś wybierze studia prawnicze, to będzie miał z tym do czynienia. E, natomiast no, to jest coś, co na pewno dla wielu osób jest powiedzmy, pewnego rodzaju obawą czy zaskoczeniem, no bo jeżeli to na przykład ktoś gdzieś tam ma rozszerzony wosno, to to jest pewien element zagadnień olimpiady, no, którego nie ma na, na stricte tym wosie szkolnym. Natomiast jest to też dosyć, ja bym powiedział nawet, że jak gdzieś tam rozmawiam, piszę z uczniami, których przygotowuję, no to dla wielu to jest bardzo duża frajda, że sobie mogą się uczyć takiego czegoś typowo takiego prawniczego, jakieś sentencji łacińskich, które później mogą jakoś użyć przy okazji jakichś czy to wypowiedzi ustnych, czy etapu opisowego na no drugim, więc, więc dla wielu osób wręcz to jest frajda, już jest taki powiedzmy standardowy typ nauki. Wielu uczniów mi mówi, że uczy się tego w ten sposób, że flipuje sobie te sentencje, które im wysyłał w Quizlet i potem sobie to czaska na przykład na telefonie w jakichś przerwach, czy to, czy to szkolnych, czy to w wolnym czasie, więc to jest wbrew pozorom dla wielu osób dosyć przyjemne. Natomiast jest to rzeczywiście. Tak na pierwszy rzut oka po prostu może się to wydawać w jakiś tam sposób no, budzące obawy, no bo jak ktoś sobie tak powiedzmy myśli o wystartowaniu w olimpiadzie, otworzy ten arkusz, widzi jakieś łacińskie sentencje, o których nie ma pojęcia, no to może się zastanawiać, skąd w ogóle się tego uczyć, gdzie, gdzie, gdzie no bo to z jednej strony no, nie ma tego w podręcznikach z włosu, z drugiej strony no, nie ma, co, nie wiem, są podręczniki do łaciny, które mają po kilka ze stron, więc to też nie ma co popadać w skrajności. Tutaj jakby zapewniam uczniom na ramach naszego kursu też wszystkie niezbędne do nauki tego materiały. Natomiast to w żadnym wypadku, tak wracając do brzegu nie wymaga jakiejkolwiek znajomości łaciny, to jest trochę na takiej zasadzie tak bardzo to uproszczając, jak ma ktoś na przykład w szkole się nauczyć jakichś słówek z angielskiego, no to musi sobie je po prostu być w stanie z angielskiego przetłumaczyć na Polski. No to jest trochę na takiej zasadzie, że wysyłam na przykład listę takich sentencji trzeba się ich po prostu nauczyć yy, z łaciny na Polski. Z czego tutaj dodatkowym plusem tego jest to, że wiele większość tych łacińskich sentencji obowiązuje jakby w prawie, czy to karnym, czy cywilnym. Do dzisiaj więc łatwo możemy znaleźć jakieś yy, też jak yy, na przykład w yy, zajęcia grupowych, to z ludźmi omawiamy, no to łatwo też. To jest fajne, że mogę podać jakieś praktyczne przykłady, gdzie to ma zastosowanie, gdzie ludzie też poprzez przykłady łatwiej to zapamiętują. To jest w ogóle moim zdaniem bardzo fajne, jakby w prawie, że, no, że to, to jest taka dziedzina, gdzie dużo się dzieje, że to nas cały czas otacza, więc czy robimy prawo konstytucyjne, czy karne, czy, czy cywilne, no to tutaj można bardzo dużo tej wiedzy, jakby sobie utrwalić na podstawie po prostu jakichś przypadków, na podstawie jakichś sytuacji, nawet z życia codziennego, które nam się mogą wydarzyć. No oczywiście głównie w prawie cywilnym, miejmy nadzieję, nie w karnym, natomiast, natomiast chociażby, czy jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne, to też mamy teraz bardzo taki e, fajne, bo, bo dużo się nam tutaj dzieje w polityce, możemy sobie analizować prawo konstytucyjne przepisy, podawać przykłady z życia, więc też myślę, że dla ludzi, których jakkolwiek to interesuje, czy to prawo, czy to taka szeroko pojęta tematyka naszego ustroju, no to tutaj e, ta nauka jest dosyć przyjemna, bo odbywa się też poprzez jakieś rzeczywiste przykłady. No dobra, no to pod względem tej łaciny trochę mnie uspokoiłeś. To może przejdźmy dalej. Jak wyglądają te kolejne etapy? Etap okręgowy czy etap centralny, jak już do niego dotrzemy? Drugi etap, no to tutaj mamy pewną nowość od jakiegoś jakiś dwóch trzech edycji, bo wcześniej było wypracowanie, więc teraz też od razu jakiś tam apel do uczniów, jeżeli ktoś na przykład sobie przegląda jakieś archiwalne edycje, to cały czas tam są dostępne te starsze, już nie ma wypracowania. Drugi etap składa się z dwóch części, Częściu on jest, jakby to już pisze się w okręgu, a nie w szkole, pierwszy etap się odbywa w szkole, drugi etap jest w siedzibie okręgu. Okręgi są generalnie województwa, tam z wyjątkiem Warszawy, bo Warszawa jest osobna jako miasto, osobna reszta, natomiast no to już jest podzielone na województwa, więc w siedzibie okręgu, czyli jak jakimś tam zazwyczaj mieście wojewódzkim ten drugi etap się odbywa. Yy, składa się, on się zazwyczaj odbywa w sobotę, jest dwuczęściowy, pierwsza część to jest test i on tutaj jakby w ogólnych założeniach jest standardowy, czyli tak samo jak na pierwszym etapie, 30 punktów do zdobycia, 45 minut, tego czasu jest sporo, tutaj w ogóle nie ma te, tego elementu presji czasu, yy, no i później najlepsze osoby, które przejdą test, yy, przechodzą do tej części drugiej, to ona tam po dwóch, trzech godzinach zazwyczaj się odbywa, to jest taka, to się nazywa oficjalnie tam zgodnie z regulaminem egzamin prawniczy, natomiast to tak w praktyce, krótko mówiąc, to są takie opisówki, czyli że masz tam coś scharakteryzować, coś tam zdefiniować, przykładowo na przykład z prawa konstytucyjnego może być pytanie, żeby scharakteryzować na przykład procedury zmiany konstytucji, czy na przykład z prawa karnego, żeby scharakteryzować na przykład katalog kary, jakie są na gruncie polskiego prawa karnego i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest też, um, to nie jest coś, jakaś czarna magia, to nie ma tutaj jakichś wielkich zaskoczeń, zaskoczeń zazwyczaj, tylko po prostu tutaj, no, no, trzeba już tą wiedzę mieć jakoś tam usystematyzowaną, no bo tutaj nie da się oczywiście strzelić, tak jak na, na teście, natomiast no tutaj raczej z tym nie ma problemu, bo między pierwszym a drugim etapem jest ponad 3 miesiące, więc to jest bardzo dużo czasu, żeby sobie tą wiedzę jakoś tam ułożyć położyć w głowie i być w stanie ją też wykorzystać później na zadaniach otwartych. No i później e, jakby w, w, całość, w całości można dostać 50 punktów, 30 za test, 20 za opisówki, czyli ten egzamin prawniczy. A jeżeli chodzi o zasady wchodzenia do finału, no to zgodnie z regulaminem do finału może wejść do 100 osób, więc to też jest tak powiedzmy standardowo dosyć sporo. Tutaj też nie ma powodów do obaw. E, no i jeżeli chodzi o sam finał, no to sam finał jest e, w całości ustny. No i moim zdaniem to jest bardzo duża zaleta tego, tej formuły, z tego względu, że patrząc też chociażby po wynikach swoich y, uczniów, których tutaj przygotowujemy, no to zazwyczaj te wyniki zdecydowanie są, y, no chociażby teraz mieliśmy tak naprawdę około tak średnio. 80-90% osób, które mają w finale są laureaci, a nie finaliści, a to jest w stosunku, jakby proporcja jest pół na pół, połowa to są laureaci, połowa to są finaliści w finale. Wynika to z tego, że moim zdaniem kluczowa do, do przygotowania się takiego dobrego do finału jest to, żeby się od strony takiej praktycznej dobrze przygotować, to znaczy do finału i to jest moim zdaniem też wielki plus, nie dochodzą nam jakieś nowe zagadnienia, to nie jest tak, że ktoś tam musi nagle radować przed finałem tydzień czy dwa, żeby jakieś nowe działy w ogóle opanowywać i tak naprawdę też nie, może jakieś takie pojedyncze tematy, ale to jest tego bardzo niewiele, więc kluczowym, jakby, kluczowym zadaniem się do finału jest to, żeby od strony praktycznej wiedzieć generalnie, jak to wygląda. Bo to jest tak, że tam losujesz sobie zestaw pytań, masz chwilkę na przygotowanie się, potem, to są trzy pytania, i potem sobie na te trzy pytania masz 10 minut, żeby odpowiedzieć. No i jak też, robimy sobie z uczniami na przykład na warsztatach jakieś takie symulacje, to często zaczyna się od tego, że ludzie myślą, że o 3 minuty, znaczy 10 minut na trzy pytania to jest mało. Kończy się tak, że na przykład pierwsze jakieś takie pytania, jak dostałem, jak sobie robimy treningowo, no to na przykład okazuje się, że odpowiadałem 3 minuty, 2 minuty czy 4. Potem do, dopracowujemy, aż w końcu no docelowo czasem niektórzy nawet mają Problem, żeby się zmieścić w tym czasie. Także e, to jest moim zdaniem wielka, jeżeli ktoś to odpowiednio wykorzysta, to jest wielka zaleta tej formy, bo mm, pozwala wyróżnić się na tle powiedzmy, konkurencji. Jeżeli ktoś odpowiednio się do tego przygotuje, no to potrafi, można powiedzieć, coś, co powiedzmy wykracza poza takie ramy standardów szkolnych, wosowych, co gdzieś tam przykuje uwagę komisji. No i to już no, jakby to jest taki jeden z zdecydowanie bardziej stanowczych wniosków, które mogę na podstawie ostatnich lat wysnuć, że, że tutaj rzeczywiście to robi robotę, jak dostaje jakiś feedback od uczniów po gdzieś tam się, że po finale. No bo jak masz test, no to jednak no nie ma tutaj pola do jakiegoś wyróżnienia. Się każdy dostaje taki sam test. Tutaj natomiast to jest fajnie, że jeżeli ktoś tak dobrze się zaprezentuje, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że, że skończy na jakimś bardzo fajnym miejscu. No a tutaj jednak mimo że tak naprawdę te uprawnienia no tutaj już w finale nie różnią się jakoś bardzo, bo pod kątem niektórych uczelni no to ten laureat daje troszkę więcej niż finalista, ale czasem to jest zrównane no to też tutaj trzeba pamiętać, że niektórzy walczą o stypendia a te stypendia na przykład na UJ czy na Uniwersytecie Warszawskim są bardzo fajne dla na przykład laureatów wyższych miejsc czy ewentualnie jeszcze jakieś nagrody no i to też z moim zdaniem swoją drogą to jest jakby kolejny też plus, że na tej olimpiadzie finał w finale wszyscy w zasadzie zostają laureatami lub finalistami, więc bo są takie olimpiady, gdzie na przykład to jest z góry określone, że tam masz nie, jedna trzecia laureaci, jedna trzecia finaliści, jedna trzecia uczestnicy tak zwani, mm -hmm. czyli no, wracamy bez tytułu, tutaj to jest super, że w zasadzie każdy z czymś wraca. Mm, tam jest taki teoretyczny próg, ludzie się tym zawsze stresują, ale że, bo to chyba w każdej olimpiadzie jest tak jest, że trzeba jakiś tam minimalny wymóg spełnić, żeby być tym co finalistą, tam jest 15 na 45 punktów, natomiast w ciągu ostatnich kilku lat nie było ani jednej osoby, która by tego, tego wymogu nie spełniła, więc tak naprawdę, jedno, jadąc na finał, jeżeli mamy jakąś tamtą wiedzę, no to mamy pewność, że co najmniej tym finalistą zostaniemy. E, a co za tym idzie już, że tak naprawdę ten indeks mamy niemalże pewny, więc no, to tutaj wiadomo, że trzeba coś tam sobie do tego finału powtórzyć, nie można tak totalnie tego olać, natomiast jadąc na finał tak naprawdę już mamy niemalże ten indeks no, w kieszeni można powiedzieć, e, więc, więc to jest super. E, no pod kątem tych, tych tutaj topowych wydziałów prawa, no to sam finalista, finalista już często daje prawie że, prawie że 100%, prawie że tyle co dał często, a czasem tak jak mówię jest to zrównane, więc tutaj akurat moim zdaniem może trochę budzić tak dla kogoś, kto sobie przygląda regulamin jakieś takie obawy. Ten finał, no bo widzą, że ustny, nie wiedzą do końca czego się tutaj spodziewać. Natomiast jak się to, to w gryzie, jak się to przetrenuje, to tak naprawdę moim zdaniem to jest już najprzyjemniejszy etap, bo mamy już tak naprawdę te uprawnienia niemalże no, zagwarantowane. A kwestia tego, czy będzie mieć laureata, czy będzie mieć, czy jakąś fajną nagrodę, statuetkę, i to są jedyne nasze problemy jakby przed finałem. Jasne, no, pomimo jednak tej gwarancji uzyskania tytułu finalisty, czy prawie gwarancji, mm -hmm. gdy dostaniemy się do finału, najpierw trzeba się tam, no właśnie, dostać. No więc tak naprawdę pytanie brzmi następująco, w jaki sposób do całości ogromu materiału zarówno pewnie teoretycznego, jak i pra praktycznego się przygotować? Co sprawia, że kursy, które prowadzisz są tak skuteczne, no bo powiedziałaś nam o, o tych sukcesach twoich kursantów. Roku chociażby. Co Twoim zdaniem sprawia, że po prostu ten kurs działa i tyle? No Na pewno tutaj akurat mógłbym bardzo stanowczo odpowiedzieć, bo sam y byłem niestety przykładem y znaczy, stety, niestety, niestety takiej osoby, która no, y poświęciła zdecydowanie za dużo czasu, niż było to potrzebne do takiej olimpiady. To znaczy, tutaj jakby ten kurs to jest taki złoty środek polegający na tym, że ktoś, jeżeli chce, y y powiedzmy osiągnąć sukces, a jednocześnie mieć życie, to, to to jest generalnie dobra droga, no bo tak, jakby jak ktoś sobie, tak powiedzmy, nie zna się w ogóle na tej olimpiadzie, wchodzi sobie na stronę, myśli, że chce wystartować w olimpiadzie prawniczej, no to tam masz masę, jakieś tam jest chyba ponad koło 60 podręczników prawniczych, które mają średnio po kilkaset stron, więc jakby tutaj, no masz taki dylemat, jako taki przykład o, potencjalny uczeń, że z jednej strony możesz bazować na wiedzy z wos ale to raczej nie wystarczy, lub te podręczniki, ale no to no niestety tutaj jest tak, że te podręczniki czasem się coś z tego przyda, czasem się nie przyda. Masz wiesz, też taki licealista, no to jest jego na przykład pierwsza przygoda z prawem. On nie wie, który podręcznik będzie kluczowy, który może w ogóle się okazać nieprzydatny. Ja pamiętam, że sam w liceum na przykład e, gdzieś tam przed olimpiadą, gdzie to jest ten okres strategicznie najistotniejszy, czytałem jakieś podręcznik na przykład z prawa karnego i poświęciłem na niego totalnie no on cały tydzień. Czytając gdzieś tam 300-400 stron podręcznika, a potem na przykład się nic z tego nie pojawiło, więc to jest takie, że no, ma tutaj, jakby, jest w pigułce po prostu z każdej dziedziny, w ramach naszego kursu, wszystko to, co najważniejsze w formie materiałów, czy, czy po prostu sobie to wspólnie omawiamy na zajęciach grupowych, więc no to jest taki, taki złoty środek. Bo tak jak mówię, sam woz nie wystarczy, z drugiej strony, no tutaj, druga skrajność to nie jest zbyt atrakcyjna alternatywa, więc no, tutaj mamy to po prostu opakowane w formie. formie tego, co jakby ja już bazując na doświadczeniu przede wszystkim swoim, ale też już, już lat przygotowania osób do, do olimpiady wiem, że się pojawia, i po prostu z, z przygotowanie tych materiałów w oparciu o to, co z tego po prostu rzeczywiście się przyda. Yy, I no, no, zaoszczędza to po prostu uczniom czytania, dziesiątek podręczników prawniczych, które też są pisane takim językiem. Ja pamiętam, bo ja dość wcześnie tę swoją przygodę rozpocząłem już na etapie Pamiętam na przełomie gimnazjum i liceum, jak już wiedziałem, że chcę w tych olimpiadach startować, mama mi kupiła jakiś podręcznik z podstaw prawa i sobie w wakacje po gimnazjum go czytałem i pamiętam, że dopiero robiłem jakieś notatki w rzeczy i dopiero jak przeczytałem ten podręcznik chyba trzeci raz zacząłem w ogóle ogarniać, co się tam dzieje, no bo wiesz, jesteś takim sobie osobą po podstawówce, czy po gimnazjum, jak ja byłem i, i wiesz, nie miałeś jeszcze nawet włosów, a tu czytasz jakieś instytucjach prawa karnego, cywilnego, w ogóle nie masz pojęcia, co te rzeczy znaczą. Te języki, no podręczniki prawnicze, no to są też pisane takim językiem, że no trzeba już mieć jakąś tam bazową wiedzę, żeby je zrozumieć, a z drugiej strony, no skąd taki uczeń ma mieć tą wiedzę, jak kończy dopiero podstawówkę, czy jest na początku liceum, czy nawet jak jest w klasie maturalnej, no to też wos to jest jednak troszeczkę co innego niż takie typowe prawo. No jasne, czyli miałeś w sumie kilka przeszkód po drodze tak naprawdę, żeby zdobyć tytuł laureata, a co w ogóle Cię motywowało, że brać udział w olimpiadzie, czy był jakiś taki element, który sprawiał, że w momentach, gdy Ci się nie chciało, może jednak odczuwałeś nagły napływ motywacji? No na pewno na pewno ja gdzieś tam już dosyć wcześnie złapałem tą zajawkę na prawo. Ciężko mi jest powiedzieć w sumie, z czego to się wzięło. Zazwyczaj takie tematy na pograniczu historii wosu po prostu mnie zaczęły interesować w jakiś taki naturalny sposób na, na, na przełomie powiedzmy gimnazjum i liceum. No i kiedy zacząłem się już zastanawiać co do studiów, gdzieś tam grzebałem, co tam dobrze by było zrobić, co by mi pomogło w tej rekrutacji na studia, to znalazłem tę olimpiadę, więc ja to bardzo wcześnie. Natomiast tak naprawdę no, też mój przykład pokazuje, że nie każdy pewnie by chciał poświęcać całe liceum na to, żeby w końcu osiągnąć jakiś sukces, no bo ja zacząłem startować już w pierwszej klasie. A tak naprawdę jakieś takie poważne sukcesy to było trzecia klasa, więc tak naprawdę no poświęciłem no, sukcesami, więc tutaj nie ma jakby czego żałować, natomiast no, poświęciłem bardzo dużo czasu na to, żeby finalnie te sukcesy osiągnąć. Takie sukcesy, gdzie często, no tutaj muszę przyznać, że ja zająłem drugie miejsce, a już moich uczniów zająło pierwsze, więc tak naprawdę ludzie potrzebowali tylko rok, żeby zająć pierwsze miejsce, więc... W skróconym czasie tutaj można osiągnąć więcej. Co, a natomiast no, to też jest takie dosyć, można powiedzieć, zabawne. Natomiast ja pamiętam, że byłem też bardzo wkręcony w różnego rodzaju seriale, jakieś takie prawnicze. Yy, oczywiście no to jest taki troszeczkę w sferze abstrakcji. Wiadomo, że nie do końca rzeczywistość wygląda tak jak w serialach. Natomiast po części, po części rzeczywiście jest to na pewno źródło inspiracji, źródło jakiejś takiej motywacji, no bo zależy, jaki tam kto ma serial. Natomiast są takie seriale, że rzeczywiście mogą człowieka wkręcić, ale też mogą troszeczkę. No, na pewno podkreślić motywację. Ja pamiętam, że nawet jakbym byłem w liceum, zacząłem oglądać cudz, czyli w garniturach pewnie znaczna część osób kojarzy. Mm. I pamiętam, że z uwagi na to, że gdzieś tam nie już to był koniec sezonu, czy gdzieś, ja jestem generalnie taką osobą, ja muszę uważać seriami, bo bardzo się jak się wkręcę, to mogę się oderwać. Nie wiem, na przykład już tej rano oglądam coś. I spóźniłem się na swoją studniówkę. bo Gdzieś tam oglądałem jakiś odcinek, nie mogłem się oderwać, potem się spóźniłem na autobus i generalnie się spóźniłem na całą studniówkę. Więc no to już taka anegdota natomiast na pewno to jest też takie fajne jak ktoś chciałby tak powiedzmy cały sobie zrobić taki powiedzmy taki mindset tutaj pod to ustawić, no to na pewno to jest taki fajny dodatek, że tutaj się ktoś uczy o tym prawie, a tutaj sobie ogląda jakiś taki serial z takich, które mogłybym polecić na pewno w garniturach, czyli Suc. Jest też, jak ktoś bardziej na przykład lubi karne, no to Sposób na Morderstwo też jest fajny serial, czy Chyłka. Czy o ile polskie seriale, no wiadomo, zazwyczaj szału nie ma z nimi, no to na przykład myślę, że Chyłka to też jest przyjemny serial i na poziomie jak na polskie standardy, więc tutaj na pewno jest czego wybierać. Super, takie motywacje na pewno mogą się przydać, zwłaszcza w tych trudniejszych momentach. No to skoro już wiemy, w jaki sposób przystąpić do działania, no to może przejdźmy do tego, jakie formuły kursu są dostępne i przez Ciebie prowadzone. Powiedz mi, jak wygląda, co ma dostępnego Jasne. kursant? E, no ma dużo możliwości. E, jeszcze jak tylko wtrącę się do tych seriali, że to jest na pewno e, też tak podsumowując, bo ja na przykład też na tym mocno taki, było to dla mnie takim e, boosterem trochę, że to buduje taką ogólnie zajawkę na to prawda. Jak ktoś ogląda te seriale, jednocześnie tutaj uczy, widzę to też po, po uczniach, że są tacy mocno w to wkręceni. I mnie to też cieszy, bo widzę, że później to widać na kursach, jak się widzimy, czy na zdjęciach grupowych, że oni zadają pytania, e, czytają coś sami, więc to buduje taki. ogólny, e, ogólny będą gdzieś tam zajawkę, która, która jeszcze bardziej bustuje ten proces nauki. Natomiast a, a przychodzą co to... później w garniturach, tak jak Nie, no to jest takie nie? Trochę, trochę mem, nie? że na no początek studiów gdzieś tam, ludzie nie, na szczęście nie, na szczęście to jest wszystko tak zdroworozsądkowo, myślę. <grym> natomiast natomiast co, do, co do tego, jakie mamy tutaj formy kursów, no to mamy ich dosyć sporo, bo mamy kursy które polegają na tym, że uczniowie zapisują się na ten kurs, ja im kontaktujemy się zaraz na początku tego kursu i pozostając w jakimś takim stałym kontakcie są udostępniane im materiały po prostu z wszystkich dziedzin, które są wymagane do, do olimpiady, także to też jest o tyle fajne, że no tutaj tak naprawdę mogą jakby obyć się bez styczności w zasadzie z niemal żadnymi podręcznikami. Ja zawsze coś tam rekomenduję, ale to są jakieś, jakieś rekomendacje na zasadzie, żeby dobrze mieli, z materiały, żeby mieli pod ręką na przykład kodeks karny, konstytucję, czy, czy kodeks cywilny. Myślę, że miałem już sporo osób, które zajęły pierwsze miejsca, które nie miały w rękach żadnego podręcznika prawniczego, więc to też tutaj no, sprawdza się ten kurs. On, inną opcją są zajęcia grupowe. No dobra, no a co w tych paczkach materiałów tak naprawdę się znajduje? No właśnie, no bo to tak może brzmieć dosyć powierzchownie, jak powiem, ogólnie materiały, natomiast one są bardzo zróżnicowane i myślę też, że też jakby specyfika materiałów jest zastosowana do każdego etapu. Natomiast na razie pozostając przy pierwszym, no to tutaj na pewno tym, co też bardzo uczniowie sobie chwalą, jest po pierwsze bardzo duża liczba próbnych olimpiad. No bo o ile same materiały te strony teoretycznie oczywiście są tutaj kluczowe, budują ten szkielet gdzieś tam wiedzy i tak dalej, to też trzeba wiedzieć często jak tą wiedzę wykorzystać i, i te próbne olimpiady, no to już są takie stricte, dostosowane do specyfiki olimpiady, czyli to są arkusze, które mają dać uczniom jakby obraz tego, czego mogą się spodziewać. To też, co jest myślę bardzo fajne, to tych próbnych olimpiad jest bardzo dużo. Do pierwszego etapu jest 20, więc naprawdę jest na czym ćwiczyć. No i to są najpierw, to jest też tak troszeczkę podzielone, najpierw są olimpiady takie tematyczne, czyli na przykład dajmy na to, uczeń przyrobił partię materiału z prawa karnego i ma próbną olimpiadę z prawa karnego, czyli ma taki troszeczkę obraz najbardziej typowych zadań z prawa karnego, jakie może się spodziewać na olimpiadzie. Następnie im dalej, no to później są coraz bardziej przekrojowe te próbne olimpiady. Także no to jest też kluczowe, no bo to zupełnie formu olimpiady zupełnie inna niż na przykład tych zadań maturalne z wozu czy coś takiego. Tutaj jednak dostosujemy do specyfiki tego, czego możemy się spodziewać, więc to też jest taki na bieżąco w każdej partii materiałów są próbne olimpiady, więc to też uczeń bardzo szybko może sobie tą wiedzę zweryfikować i sprawdzić, na ile gdzieś tam, co jeszcze ewentualnie trzeba powtórzyć. Każdy też zauważyłem uczeń ma jakieś takie swoje, co jest oczywiście naturalne, ulubione dziedziny na przykład, więc też ktoś lubi prawo karne, widać że idzie. Dobrze to prawo karne, ale jak ktoś na przykład już cywilne średnio, no to też Olimpiada szybko weryfikuje, że tutaj trzeba w takim razie chwilkę jeszcze posiedzieć przy cywilnym. Też uczniowie dzięki temu y, mogą mieć też na bieżąco, to też jest oczywiście elementem kursu, kursu linii że jesteśmy w stałym kontakcie. Jeżeli mają na przykład pytanie, bo nie rozumieją jakieś pojęcia zagadnienia z prawa karnego, cywilnego i tak dalej, no to też ja na bieżąco na takie pytania oczywiście odpowiadam. E, też co jest dosyć nowym elementem kursu i też bardzo się sprawdza, jak gdzieś tam zbieram feedback od uczniów, to są nagrania wideo. Tych nagrań jest sporo, w sumie jest około 10 godzin. W każdej partii materiałów do pierwszego etapu są takie nagrania wideo, gdzie ja po prostu przedstawiam takie, robię troszkę wprowadzenie najpierw, czyli mówię, że tutaj co jest najważniejsze z poszczególnych notatek, co, o co najczęściej pytają na olimpiadzie, na co zwrócić szczególną uwagę. No, bo oczywiście w no, tak tak są przeze mnie, to nie jest tak, że to jest jakiś tam jednolity tekst, są różne schematy, wykresy, tabelki i tak dalej, żeby jak najbardziej to przyjazne było dla oka, no ale jednak y, też, żeby taki uczeń na koniec dnia ja wiedział, co jest takie top pod kątem tego, co pytają, co się pojawia na Olimpiadzie. No i na koniec też jest takie wspólne ze mną mówienie próbnej olimpiady, czyli na przykład ja spalam ten arkusz na takim nagraniu i sobie, jak już uczeń na przykład rozwiąże próbną olimpiadę, odpala ten element nagrania no i widzi gdzieś tam, jak ja mówię, dlaczego na przykład dana odpowiedź jest, no bo to też jest istotne, bo zadanie może się powtórzyć podobne, ale może być też bardzo zbliżone, ale na przykład inny wariant odpowiedzi, więc też na przykład na tych nagraniach mówię, że na przykład przy tej odpowiedzi ta jest fałszywa dlatego, bo i tak dalej. Tutaj na przykład, co gdyby było troszeczkę inaczej zadane pytanie, pytanie jakby się też wtedy zachować i tak dalej. Także no tutaj jest też taka duża otoczka, powiedzmy, praktyczno-ćwiczeniowa. Poza samą warstwą merytoryczną, no to w zasadzie w każdej partii materiałów są próbne olimpiady, jakieś zadania, czasem quizy, testy, czy właśnie też te nagrania wideo, no których w sumie jest dosyć sporo. No jasne, ale ta forma przygotowań brzmi jak coś dobrego dla osoby, która albo ma takie podejście indywidualistyczne, mhm. e, albo po prostu woli w innych porach dnia niż typowych się uczyć ze względu na jakieś inne zobowiązania, na przykład szkolne. A co dla osób, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach grupowych? Czy jest możliwość takiego spotkania już konkretnie twarzą w twarz? Oczywiście, i tam oczywiście. Wiedzy? To też jest myślę, że bardzo fajna forma. E, co do tego, jeszcze kończąc ten wątek e learningu no to, to też tak jak mówisz, to jest fajne dla kogoś, kto, bo na e można się zapisać w każdej chwili, więc to też niezależnie ile, ktoś, jakby, ile komuś Czasu do Olimpiady, no to po prostu może się, czy to jest. Mam uczniów, którzy zapisują w w w mam uczniów którzy zapisują w sierpniu, czy nawet w październiku. To jest jakby dla każdego. No i tak jak mówisz rzeczywiście, ja myślę, że sam też chyba bym był, skorzystał z takiej opcji, jakbym był w liceum. Ja byłem raczej takim nie jestem w sumie dalej nocnym markiem, więc jak ktoś ma ochotę sobie o drugiej w nocy się pouczyć, to, to takie materiały no to jest super. Bo po prostu wie z czego wie, co ma robić, i może sobie to robić o dowolnej porze i w dowolnej formie. Też te materiały są dosyć wygodne pod tym kątem, że każdy, każdy sobie może je otworzyć na komputerze, na ipadzie, na telefonie, więc uczyć się w zasadzie wszędzie. Co do natomiast zajęć grupowych oczywiście jest taka opcja i też tutaj mamy sporo zwolenników takich zajęć, no bo to jest już możliwość takich z kolei interakcji na żywo ze mną, gdzie po prostu dział po sobie omawiamy wszystkie te najważniejsze zagadnienia jeżeli uczniowie lubią po pierwsze mieć taką regularność i mieć kontakt taki na żywo z nauczycielem, no to jest na pewno fajna formuła, bo tutaj z kolei też trochę to inaczej wygląda, po prostu wspólnie sobie, jeżeli ktoś na przykład jest przyzwyczajony do takiej formy i lubi po prostu robić notatki z rzeczy, które ktoś tłumaczy, tak jak to powiedzmy w takim tradycyjnym modelu w szkole jest, no to ja tutaj też przedstawiam wszystkie zagadnienia ze szczególnym względem oczywiście tego co jest najważniejsze, co jest takie najbardziej praktyczne, co się najczęściej pojawia, tłumaczę, analizujemy sobie na przykład, no to też jest specyfika, jednocześnie fajne w prawie, że no po pierwsze jak ktoś ma taki Pierwsze zetknięcie z tekstem kodeksu karnego, cywilnego, no to te przepisy są tak formowane, że tak na początku trochę nie wiadomo, co tam się dzieje. Więc ja też w trakcie zajęć takich grupowych tłumaczę, to podaję jakieś ciekawe przykłady, żeby to ludzie zrozumieli, jednocześnie, żeby ich zainteresować. Więc też poprzez taki, taki sposób nauki też dużo ludzi później jakby nie musi do, tak dużo pracy własnej w to wkładać, bo dużo pewnie wynosi z takich zajęć grupowych. Chociaż na przykład bardzo dużo osób, jak w zeszłym roku pytałem, chwaliło sobie takie trochę combo, czyli na przykład ludzie się zapisywali i na e-learning, i na te webinary, więc na przykład, czy na ogólnie zajęcia grupowe Yy, dzięki temu jakby mieli taką już zbudowaną bazę merytorycznej wiedzy poprzez te materiały, ale potem nagle często doznawali jakichś takich olśnień w trakcie naszych zajęć grupowych, gdzie na przykład ja coś tłumaczyłem, no po takich przykładów, i dużo łatwiej mi było, kiedy mieli już tą bazową wiedzę, dużo łatwiej mi było to sobie utrwalić, bo wiedzieli, co się, o co z tym chodzi, jak to działa w praktyce, czy na jakichś przykładach, o co. Yy o co jakby chodzi w jakimś konkretnym przepisie, na przykład. Plus, no to też jest idealne pole wtedy do zadawania jakichś pytań. W sensie dużo ludzi ma tak, że jak już ma jakąś taką bazową wiedzę, to potem dopiero im się aktywują jakieś takie tutaj mechanizmy, że chcieliby o to dopytać, o co z tym chodzi, jak to działa i tak dalej. Więc to jest też idealne po to, żeby tutaj sobie, możemy, bo to jest też taka fajna forma. Ja raczej w takiej, no staram się dosyć luźnej, przyjaznej konwencji prowadzić te zajęcia grupowe, więc to jest też fajna okazja, żeby sobie po prostu popytać tego hmm. mnie, czyli prowadzącego jakiejś rzeczy, porozmawiać, złapać taki, no bo też ja widzę to, że, co jest też moim zdaniem fajne, że jak sobie wprowadzimy taki luźny grunt gdzieś tam prowadzenia tych zajęć, to też z jednej strony ludzie z tego dużo wnoszą merytorycznie, a z drugiej strony też są tacy bardziej śmiali i też, no, bardziej jeżeli już ma, jesteśmy tak, powiedzmy, znamy się, no to im też myślę często, jak już tutaj jesteśmy, bezpośrednio skontaktowani, to im też często, widzę, bardziej zależy na tym, żeby jakoś tam fajnie wypać, bo tutaj nawzajem się dopingujemy i, i to też jest fajne, bo to jest możliwość takiego bardziej osobistego kontaktu. No na dodatek też, o, ja dobrze pamiętam, jeżeli ktoś korzysta z, tak jak mówię, dużo osób jakby korzysta z obu form, jeżeli ktoś na przykład jest na e-learningu, no to jeżeli się zapisze te zajęcia grupowe, to tam jest bardzo duża zniżka, chyba 60%, a, a jest taki, powiedzmy, powstaje taki trochę efekt synergii, bo tutaj to się nam, to też nie pokrywa się w całości troszeczkę inaczej, wiadomo, formuła jest inna e-learningu, inna zajęć grupowych, więc jakby Jedne i drugie oczywiście mają w założenie przygotować kompleksowo do olimpiady, natomiast no, to jest taki trochę booster, jeżeli ktoś się zdecyduje na jedno i drugie, a tak naprawdę no to myślę, że cenowo to już wychodzi bardzo korzystnie. Super. Domyślam się, że sporo różnych osób przychodzi do Ciebie na kurs o różnym poziomie zaawansowania, mhm. jeżeli chodzi o wiedzę prawną. No więc pytanie, czy na przykład ktoś, kto samodzielnie przeszedł przez pierwszy etap, jest w stanie się napisać na kurs, a tym samym nie, nie czuć się zgubionym w tym, co przerabiacie w danym momencie. Pewnie, że tak. To znaczy, po pierwsze y, bardzo często są takie osoby, czy, które nawet się na sam finał powiedzmy zapisują. Y, bo po pierwsze taki uczeń y, do drugiego etapu, tak jak mówiłem, jest dużo czasu, więc nawet jak się ktoś zapisze po pierwszym, no to tak naprawdę ma sporo czego żeby to wszystko sobie y, może nie nadrobić, no, no, bo skoro przyszedł pierwszy etap, to ma jakąś wiedzę, natomiast gdzieś tam jakieś dziury powiedzmy załatać w tej wiedzy. Y, taka osoba też ma dostęp. Oczywiście, jeżeli się zapisze na e no to ma dostęp do materiałów. Y, Kompletu tego, tych materiał, a nie, że dostaje tylko jakąś tam część. E, więc ma czas, żeby sobie to wszystko nadrobić, ma czas, żeby gdzieś tam przede wszystkim uzupełnić wszelkie luki, które jak się okazało być może były. E, no i później e, przygotowanie do drugiego etapu i też tym bardziej do trzeciego są takie, że tak jak mówiłem, to jest głównie od strony praktycznej tak naprawdę. Pierwszy etap to jest tylko test, natomiast do drugiego, trzeciego etapu też tutaj już bardziej nawet nie chodzi o tą dodatkową wiedzę, co to, żeby tą wiedzę umieć wykorzystać, na przykład na części obisowej, czy tym bardziej w finale, więc tak, tym bardziej szczególnie, że że w ramach przygotowań do drugiego i trzeciego etapu bardzo często też robimy takie praktyczne warsztaty. No i to jest bardzo tutaj też myślę efektywne, bo to pozwala już jak na przykład robimy tydzień, dwa tygodnie przed etapem takie warsztaty, gdzie w założeniu już część osób znaczy na przykład przerobione materiały i pracujemy nad tym jak dokładnie ten drugi, trzeci etap wygląda, żeby jak odpowiednio tą swoją wiedzę przelać na na przykład papier przy zadaniach opisowych, analizujemy na przykład jakieś potencjalne pytania opisowe, robimy jakieś takie symulacje, tak samo odpowiedzi ustnych, więc też pracujemy na tak, tą taką praktyką Powiedzmy, związaną ze specyfiką drugiego, trzeciego etapu, przykładowo. Mhm. To pytanie w sumie w podobnym, w podobnym tonie. Pewnie też przychodzą osoby, które na przykład w ubiegłym roku stratowały w Olimpiadzie, ale teraz mają oczy skierowane na te topowe miejsca, mhm. na, na tytuł zwycięzcy. Czy dla kogoś takiego również znajdzie się miejsce na kursie w takim znaczeniu, czy będzie w stanie coś z niego wyciągnąć? Czy może pewnie już całą tak, wiedzę pewnie, na y Często są takie przy, sytuacje, nawet teraz, w tej, nie y y jakby tak powie mówiąc ogólnie, żeby, no to miałem taką y jedną osobę, którą przez 2 lata. No i nie pamiętam, nie pamiętam, jak tam jej poszło za pierwszym podejściem, ale no nie było to satysfakcjonujące, wystarczająco. Bo chyba rzeczywiście nie, nie udało się wejść do finału, ale otarła się o ten finał ta osoba. Natomiast w zeszłym roku no to mówiąc ogólnie, zajęła dobrze pamiętam, w top 10, czy nawet w bardzo wysokim topie to było miejsce, więc. Bardzo to jest częsta sytuacja, że drugie podejście skutkuje już bardzo wysokim wynikiem. No z tego względu, że chociażby przy pierwszym podejściu to jest wszystko nowe dla większości osób jednak, więc dużo się tutaj dzieje, trzeba dużo jakby też poruszać się sprawnie po tej formule olimpiady, więc y, dla wielu osób to jest tak, że trochę inne rzeczy wyciągają z naszego kursu, o inne rzeczy pytają, bo już na przykład wiedzą o co pytać y, za drugim razem, no bo już są dość, jakby wzbogaceni o to doświadczenie z poprzedniej edycji, wiedzą już dokładnie jak wygląda ten etap. Bo dla wielu osób też to jest pewne przeżycie powiedzmy sama ta jakby otoczka, że idą na ten drugi etap, gdzieś tam jest ta komisja, są ci inni, jakby, konkurenci, tak samo finał, który jest ustny, więc jakby są już tacy bardziej zaprawieni w bojach i wiedzą już jakby czego się spodziewać, wiedzą co, co z tych materiałów jakby co już mają opanowane, a, bo to też yy, no dla wielu osób tak jak mówię jest pewien szok, jakby sama to jest co innego niż jakieś szkolne powiedzmy sp sprawdziane i tak dalej, więc jakby jeżeli ktoś już jest zaprawiony no to też dużo więcej jest w stanie wyciągnąć z tego, bo wie jakby czego mu brakuje, bo na przykład wyszło to w poprzedniej edycji, że tutaj nie nauczył się tego, tego, no często to jednak właśnie Olimpiada finalnie weryfikuje. Więc jak ktoś już jest, jakby ma jakiś taki powiedzmy precedens, wiedział już, co mu poszło źle, czego nie umiał, no to tutaj skupia się na tym uzupełnianiu braków, plus też wtedy często dużo więcej, jakby jest w stanie na przykład o inne rzeczy mnie pyta, inne rzeczy są w stanie mu doradzić, bo też no jest jakby wzbogacony tym doświadczeniem w startowaniu już tej Olimpiadzie. Więc wręcz no często jakby. Jeżeli komuś się nie uda za pierwszym razem, to bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś się ponownie zdecyduje, to później kończy się to naprawdę jakimś super wynikiem w finale. Dobrze, że poruszyłeś wątek szkolny, no bo często pewnie osoby spotykają się z dylematem, czy warto iść na olimpiadę kosztem przygotowań maturalnych. No tak. To jak to są... tutaj wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o wybór? Czy powinienem startować w olimpiadzie, jeżeli mam zawalić maturę? Jak to wygląda? No ja bym na pewno tutaj tak nie podchodził do tego, że, yy, że jak. Pójdę w Olimpiadę do zawaru maturę, W sensie na pewno to też zależy od Olimpiady. Natomiast tutaj, moim zdaniem, to znowu to jest bardzo duży plus tej Olimpiady, że ona się, no bo zakładam, że jeżeli ktoś idzie na Olimpiadę wiedzy o prawie, no to też mniej lub bardziej rozważa jakieś studia związane lub z prawem, lub jakieś stosunki międzynarodowe, coś związane powiedzmy z pojętym wos wosem. No więc zapewne w takim wypadku też ktoś myśli o zdawaniu wosu, na przykład. No i to jest tutaj, moim zdaniem, super, że tematyka Olimpiady wiedzy o prawie w bardzo dużym zakresie pokrywa się z tematyką matury z wosu. Jeżeli chodzi o pierwsze dwa etapy, bo tam troszeczkę nam rzeczy dochodzi później pod finał, ale tak powiedziałbym, że jeżeli by ktoś powiedział, że będę przygotował się do pierwszego czy pierwszego i drugiego etapu, no to tak z 80% tego, co robię do Olimpiady, to jest później do matury z wos -u. Więc tak naprawdę, nawet jakby ktoś odpadł na drugim etapie, czyli to jest luty, marzec, plus minus. No, to tak naprawdę ma już powiedziałbym 80% wiedzy potrzebnej do matury z wos -u. Więc później, tak naprawdę, przygotowując się do matury, no to musi jedynie sobie te tam. dosłownie kilka działów, których my nie przerabiamy, przerobić. To są te dwa, trzy działy, tak już dokładnie mówiąc, pod kątem tego, co jest do matury. A co więcej, my na przykład pewne dziedziny prawnicze robimy bardziej szczegółowo, niż to jest y, potrzebne do matury, chociaż teraz na przykład jak mamy tą nową formę matury z Wosu, to na tej nowej formule matury z wosu, przez to, że tam doszło coś takie jak na przykład pismo procesowe, to te działy prawnicze mają dużo większe znaczenie niż dotychczas. Więc tak naprawdę jeszcze sytuacja lepsza dla m, takiego olimpijczyka. No, nawet, y, nawet miałem takie przypadki, że ktoś, no, ktoś sobie ktoś został na przykład jakimś laureatem, finalistom, y, no ale miał już ten wóz zadeklarowany, był w klasie maturalnym więc później tak sobie powiedzmy dla sportu poszedł na tą maturę i napisał ją tam na 70-80% tak już nie ucząc się nic szczególnie, tylko po prostu no tak o, żeby się sprawdzić. Także to jest na pewno w przypadku tej olimpiady fajne, że no tutaj w bardzo dużym zakresie pokrywa się to z maturą z włosu, więc no jakby odpukać, ale w najgorszym wypadku, jeżeli komuś by nie poszło, no to po prostu jest już jako efekt uboczny przygotowany do matury z wosów. Także to jest tutaj super. Też, też tak naprawdę te dziedziny gdzieś tam wosu, które są do przerobienia, których my nie przerabiamy, są dosyć, dosyć proste. Są to takie łatwe działy jak nie wiem, społeczeństwo i socjologia to jest chyba najprostszy dział do matury z wosu. A z drugiej strony my wchodzimy w prawnicze dziedziny jeszcze bardziej szczegółowo niż to jest do matury z wosu, więc później ktoś już tak naprawdę wie więcej nawet niż trzeba. Także tutaj bardzo często zdarzają się oczywiście maturzyści, których przygotowuję. No i ja też często staram się ich tak troszeczkę uspokoić, że no tutaj wiadomo, że gdzieś tam na wszelki wypadek warto coś tam uczyć się tego drugiego rozszerzenia, ale o bym się w ogóle nie martwił, bo tutaj mówię, jakby w najgorszym wypadku jak nie pójdzie, no to będzie się już tak na ten was przygotowany. Jasne, a jak u Ciebie sukces olimpijski przełożył się na dalszą na przykład karierę w kwestii edukacyjnej albo zawodowej, czy odczuwasz do dziś efekty tego, że zostałeś laureatem drugiego miejsca tej olimpiady, jeżeli tak, to w jaki sposób, jak to rzutuje? No na pewno na początku studiów mi to bardzo pomogło. To było naprawdę nie, jeżeli ktoś po olimpiadzie prawniczej pójdzie na studia prawnicze, no to to jest nieoceniona powiedzmy, przewaga nawet nad osobami, które po prostu dobrze zdały Wos. No bo na pierwszym roku zazwyczaj z większości wydziałów prawa są takie przedmioty, na które my też tutaj mocno zwracamy uwagę. Na przykład prawo konstytucyjne chociażby. Na wielu wydziałach jest to taki topowy przedmiot, największy, najcięższy często na pierwszym roku studiów. My też bardzo wchodzimy szczegółowo w prawo konstytucyjne. jakieś elementy historii prawa wstępu do prawoznanstwa, czyli takich podstaw prawa, czy nawet te łacińskie już wspomniane sentencje to też często jest na pierwszym roku, więc no startujesz jakby z zupełnie innego poziomu niż ludzie, którzy po prostu z matury poszli na te studia. Także jest po prostu łatwiej, jest łatwiej, no to też się przekłada no to, że później na przykład ja bez większego problemu na pierwszym roku studiów miałem tam stypendium za wyniki rektora, bo bez większego trudu w sensie jakby wiele rzeczy, które robiliśmy na początku studiów, na początku tych poszczególnych przedmiotów, to ja już jakby po prostu wiedziałem, więc to naprawdę pomaga no i też wiesz czego chcesz już trochę jak idziesz na te studia, mniej więcej już zupełnie to jest to innego jak... To jest trochę tak jak ja mówiłem, że jak byłem po gimnazjum, to czytałem po raz pierwszy na prawniczy i nie wiedziałem co się dzieje. No to to jest trochę na takiej zasadzie, że później jak idą ludzie po wos a czasem nawet mm, jakoś tam bardziej skupiają się na historii czy polskim, idą na studia prawnicze, no to mają trochę tak jak ja po tym gimnazjum, że dopiero zaczynają ogarniać co się dzieje na tych studiach, jak na nie pójdą, a jak ktoś jest po no to już jest inna bajka w ogóle. Także to naprawdę bardzo pomaga, ułatwia w dalszej perspektywie. Czy się też na jakieś tam fajne stypendia, czy na no po prostu to, że się więcej wyciąga ze studiów, bo już się mniej więcej wie, czego się plus minut chce, co to kogoś interesuje i tak dalej. A mhm. tak powoli zbliżając się do końca, podsumowując, czy z perspektywy czasu uważasz, że było warto? Czy ten trud, wysiłek włożony przez kilka lat, w Twoim mhm. przypadku, w naukę, opłacił się koniec końców, czy nie do końca? Nie no, myślę, że mało było w moim życiu takich rzeczy, których w ogóle nie zastanawiał się, czy nie żałuję, jak to, w sensie to, to było jakby super sprawa, bo no w liceum dużo osób, to też nie jest tak, że jakby miałem czas na jakby dużo innych rzeczy, a też dzięki temu, że tak naprawdę miałem tego, no laureata już miałem finalistę w drugiej klasie, jakiś taki końcowy rezultat, o który mi chodziło, miałem w trzeciej, no to też po pierwsze, no to dało mi też utwierdzić w przekonaniu, w ogóle to jest moim zdaniem super w Olimpiadzie, że to mnie utwierdziło w przekonaniu, co gdzieś tam chce robić, gdzie chce iść na studia. No bo masa jest przecież takich osób, które idą na studia, patrzą, co jest na tych studiach i myślą sobie, kurczę, to jednak nie to. Natomiast ja już gdzieś tam, to jest super, też jakoś taki, to jest oczywiście jakaś taka dodatkowa, poboczna zaleta startowania w Olimpiadzie. Natomiast, moim zdaniem, bardzo jednak w dalszej perspektywie wartościowa, no że możesz sobie popróbować te Olimpiady i widzisz, już jednak w Olimpiadzie, na Olimpiadzie wchodzimy w taki stopień szczegółowości, że tu ktoś wie wie już, o co chodzi w tym prawie, wie już, co to jest prawo karne, cywilne, co, na czym to polega. No i co mnie też bardzo cieszyło u osób, jak gdzieś tam rozmawiam z uczniami, no że oni łapią taką zajawkę na to prawo i wiedzą, że okej, okay, to jest to, gdzieś chcę iść na studia, więc to też daje ci taki obraz. Ja bardzo miałem sporo takich osób, gdzie gdzieś tam było swoich znajomych z klasy, gdzie był okres, trzeba było wybierać te studia, okres matury, oni totalnie jeszcze nie wiedzieli, co ze zrobić. No, i oczywiście to już tak pół żartem, pół serio, ale to też jest fajne, że no, masz tę olimpiadę. W najgorszym wypadku, jak masz nawet w klasie maturalnej, no to to jest wczesna wiosna, powiedzmy. Więc ludzie, kiedy dopiero powoli ludzie zaczynają się stresować, że zaraz matura, no to to już wiesz, indeksik, wakacje. <śmiech> <śmiech> więc, więc to jest na pewno super, że nie ma w ogóle tego stresu maturalnego, tak? Musisz zdać po prostu te podstawy i, 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 i masz wakacje. Nie stresujesz się później, nie czekając na wyniki matury, czy się dostaniesz, czy nie dostaniesz na studia. No i wbrew pozorom, pewnie mało kto na to patrzy, ale no ja bym powiedział, że jednak, Gdzie na, powiedzmy te czołowe wydziały prawa potrzebujesz co najmniej trzy rozszerzenia, no to jednak tak w totalu jakby mniej nauki jest, żeby się super przygotować do jednej olimpiady niż do trzech rozszerzeń. Więc jakby to wiadomo, to trzeba do tego podejść gdzieś tam z zbyt wyprzedzeniem, to zaplanować, ale no mało osób pewnie tak to postrzega, natomiast na pewno jest mniej pracy finalnie jak do olimpiady, niż do no, trzech rozszerzeń, żeby trzy rozszerzenia zupełnie są niepowiązane coś dobrze. Nie? Także no jest masa zalet. Yy... Od, od jakichś takich, powiedzmy, natychmiastowych, jak indeks. Y czy to stypendia, czy co po później to, że wiesz, już co chcę robić, ja też miałem sporo jakichś fajnych znajomych, na przykład, których poznałem w czasie startowania w olimpiadach, więc to też się przekłada. No tym bardziej teraz, na przykład, jak widzę, yy, jak się spotykamy na tych zajęciach grupowych, jakiś warsztatek stacjonarny, to ja wiem, że jak gdzieś tam mam z tymi ludźmi czasem kontakt, no to wiem, że oni później mają jakieś trochę paczki znajomych na początek studiów. To też jest super. Wiem, że nawet niektórzy jakieś tam, jakieś dziewczyny ostatnio pisały, że jak się poznały na warsztatach, potem sobie na, na, po, na mieszkanie razem wynajęły, więc mają już takie, że to jest jednak super, no będziesz na studia, często do innego miasta, nie znasz nikogo. To jest jakiś nowy rozdział w Twoim życiu, a tutaj już poznajesz jakichś znajomych, z którymi masz kontakt, już jesteś jakąś tam paczką i na te studia inaczej, inaczej, inaczej się w nie wchodzi. Jakby mając jednak coś, jakiś takich już znajomych, z którymi się trzymasz, więc no, masa, masa, jakby. Yy, zalet, wad, yy, nie widzę, to warto. Także nic tylko startować. Wow, motywacyjna przemowa. Sam bym się zapisał, gdybym mógł w tym momencie. Yy, no ale cóż, no dzięki. Wiemy w takim razie, co sprawiało, że do tej olimpiady chciałeś się przygotowywać. Wiemy również, co ta olimpiada może dać. No i co ważne, jak do niej się koniec końców przygotować i na co zwracasz uwagę podczas zajęć. Tak więc dzięki za rozmowę, no i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, było bardzo miło.